słuchajcie, dzisiaj sposób na to, jak przygotować rolkę na Instagram. Będzie to w miarę szybki sposób. Jesteśmy w DaVinci Resolve w zakładce Edit. Przejdziemy do ustawień, żeby sprawdzić, jakie są ustawienia, jako że rolka na Instagramie ma rozdzielczość 1080 na 1920, czyli współczynnik proporcji 9 na 16. Project Settings i tutaj widzimy, że jest to 4K horyzontalnie. To, co zrobimy w takim razie, to w Media Pool utworzymy nową oś czasu, timeline 2. Teraz w ustawieniach jej zaznaczymy sobie tak, może odznaczymy Use Project Settings, dlatego że potrzebujemy rozdzielczość, jak mówiłem. I teraz wpisujemy 1080 na 1920. Jeżeli chodzi o klatkaż, wystarczy nam 25. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest output. I tutaj wszystko jest w porządku, też zachowana. Dobra, jedziemy w takim razie. To, co sobie zrobimy, to wrzuciłem w tym momencie klip. To, co chciałbym zrobić, to wybrać fragment, który nas interesuje. To byłby na pewno fragment od momentu, kiedy jestem przy tym Cinquecento. To jest mniej więcej ten. Usunąłem ten pierwszy fragment. W poprzednich odcinkach pokazywałem, jak usuwam. Tutaj trzeba pamiętać też o tym, że ten Jeep będzie dużo większy. OK, całość dotąd. Tu sobie też usuniemy tą końcówkę. Czyli mamy już to, o co nam chodziło. Media Pool na razie aktywuje inspektora. To, co chciałbym zrobić, to zeskalować całość. Zobaczmy, ile nam się w tym momencie zmieści. Nie jest to takie proste, bo jak zobaczycie, w tym współczynniku proporcji, na szczęście latałem tu w miarę ok i ten samochód w miarę się. Mógłbym go troszeczkę przesunąć, odrobinę w lewo. On tutaj nam się ładnie mieścił. Tutaj nam wyszedł z kadru. No dobra, ale powiedzmy, że ta rolka byłaby bardzo krótka. Tylko dotąd. Tak jak teraz. Usunąłem drugą część. Zostawiamy sobie pierwszą. Odtąd właściwie. Czy będziemy zmieniać tempo? Zastanawiam się nad tym. Tu jest wszystko w porządku. Trochę się zachwiałem tutaj. Możemy zmienić tempo na zwolnione. Dlaczego nie? Czyli Command R lub Control R. Retime. I tutaj Change Speed. Wybieramy 50%. To jest to, jeżeli byłoby jakieś zachwianie, ale tu wygląda to bardzo ładnie. Tutaj było takie zachwianie, prawda? To było bardzo dobre dotąd. Może bym odrobinę jeszcze przesunął. Albo to, co możemy zrobić, wróćmy, to leciutko zostawimy czarne paski i przesuniemy całość do góry. Albo przesuniemy też w dół, bo możemy sobie w tym momencie uzupełnić napisem. Tutaj dobierzemy napis, tak. Miłego weekendu, coś takiego, nic wielkiego, prawda? Mamy miłego weekendu i teraz tylko pozycję zmienię, jeżeli chodzi o ustawienie. W tym miejscu, fajnie, prawda? Bo mamy do dyspozycji w tym momencie szerszy kadr. To wygląda dobrze. Tu wyglądało to słabo, ale to wyglądało to naprawdę nieźle. Tak jak teraz jest całkiem spoko. Oczywiście można jeszcze troszeczkę pokolorować, ale to, na czym bym się skupił, otworzymy Media Pool, to dobranie muzyki. I tutaj dobierzemy sobie fragment, który byłby mniej więcej odtąd. OK, mamy tak zrobione. Teraz muzykę troszeczkę ściszę, bo jest mocne wejście na minus 5. OK. Dobrze jest. Klip nie jest ustabilizowany, trudno, ale i tak wygląda to nieźle. Tutaj jeszcze sobie zrobimy ściemnienie całości. Bardzo ładnie nam to idzie. Przytnę ścieżkę dźwiękową i wyciszymy sobie też stopniowo ścieżkę dźwiękową. Zobaczmy teraz. Aha, tutaj można by też wejść.
W następnym odcinku możemy pokazać bardziej złożoną rolkę, która składa się z kilku warstw, którą zrobiłem ostatnio. Tutaj użyliśmy akurat powiększenia i jak widać to powiększenie jest dość znaczne, 2,8. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze, część nowych urządzeń, na przykład GoPro 11, ma już inny współczynnik proporcji niż 16:9 i można faktycznie bardzo ładnie eksportować. Ale to, co mamy, to jest nagranie z gogli, więc nie ma totalnego szału. Ale i tak uważam, że jest całkiem niezłe. Można by jeszcze jakiś efekt tutaj włączyć, można troszkę pokolorować. Najprostsza rolka na Instagram, żadna rewelacja. Pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego, dajcie znać w komentarzu. Tym tematem zajmiemy się dalej, a ja w tym momencie jeszcze pokoloruję i spróbuję zrobić ostateczną edycję i podzielę się tą całością na koniec.